20-40 stopni na 4 kilometrach. Taki odwiert teraz się robi w miesiąc. Więc niech naprawdę ci posłowie pomyślą i zobaczą, gdzie jest ta czysta energia. Tylko, że wykonanie odwiertu i paliwo, które jest w ziemi, nie jest importowane. Nie kryją się za tym pieniądze, na przykład, nie wiem, uran, skąd oni wezmą uran, żeby robić elektrownie jądrowe. To po to mamy... Gdzie złożą odpady radioaktywne. Elektrownie jądrowe w Polsce, bo te zmiany dotyczą również hydrogeologicznych warunków lokalizacji, którą sobie zawłaszczył również główny geolog kraju. Jest jeszcze wiele, wiele innych aspektów. Otóż gaz sprężony dwutlenek węgla jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla skał. Rozpuszcza warstwienie, bazalty. Wcześniej czy później będą albo zapadliska krasowe w miejscach, gdzie się to deponuje. Czym jest zapadlisko krasowe? Proszę bardzo, w internecie mnóstwo. W Stanach w tej chwili po szczelinowaniu pojawiają się nawet w miastach. Więc bardzo proszę, niech zobaczą. To jest jednorazowy ruch, panie pośle. Łatwo jest pompować, to jest kwestia ciśnień, to jest kwestia złożonej energii. Żebyśmy gdzieś krzyczeli, kochani moi, no ja naprawdę, ja... Panie pośle, no tak, mieliśmy dwa kwadransy więcej. Potraktowałeś tego Fogla bardzo nieładnie, to jest człowiek poważny i to jest figura. Proszę pana, gdyby był potraktowany, to nie wiem, ale jeżeli ktoś jest przewodniczącym komisji i tam czekają na niego kilkudziesięciu ludzi i ministrowie i się spieszczą w ostatniej chwili, a ty go potraktowałeś z buta, nie, no proszę, to jest prawda. No. Nie, panie pośle. Krzyczałeś za nim, no jak mi? Jak przesadzam, no jak? Panie pośle, pan po, 30 paragrafów jest... Stary, ja nie jestem człowiekiem jest pan, salonu, ja nie jestem z miękkiego... Nie skoli, ani z roli. Proszę pana, pan Fogiel, naprawdę. Pan Fogiel podpadł. Ale przegiął pałę, no. Proszę pana, pan Fogiel wielokrotnie podpadł narodowi. A to jest inna rzecz. Powiem panu dlaczego. Możesz mówić o nim na jego, ale teraz, dlatego, w tej chwili... Dlatego go było, zapraszałem, proszę no. pana. I wyciągnąłem do niego dłoń, którą on zlekceważył. W związku z czym ja lekceważę jego, rozumie pan? I jest wszystko na ten temat, bo jest kodeks honorowy. Bardzo nieładnie. Przykro mi, do widzenia. A krzyczałeś za nim? No ja słyszałem to, co ty mówisz. Ja nie jestem... Proszę ja pana, uczestniczycie. Do tego, bo... Powiem panu, panie Tadeuszu, bo pana lubię i cenię pana... Agresji jest za dużo i dlatego trzeba wszędzie... Cenię pana krasomóstwo, którym w tym momencie rozwodnił pan temat. Rozwodnił pan bardzo skutecznie temat. Ja powiem tak, tutaj to wszystko, co tu. Uczestniczycie w nielegalnym procederze. Uczestniczycie, wbijacie nam sztylet w serce. CO2 powinno być, a nie tam. Proste. Wie pan, o jakich ilościach mówimy? Taki z tego wynika. Nie wie pan. Czy wie pan, to jest spór. Mi się nie podoba to... Ja przepraszam bardzo, panie pośle Cymański. Pan swój powagą własnego nazwiska, które pan niewątpliwie szanuje, tak jak szanuje pan nazwisko pana Fogla, pan parafował projekt, który wykracza poza ramy porządku prawnego RP. Nie wie pan dlaczego? Nie zapoznał się pan do tej pory z ramami tego, co pan podpisał 16 czerwca, głosując przeciwko interesowi narodu polskiego? Czy pan wie, że znalazły się tam zapisy o możliwości konfiskaty mienia znajdującego się na terenach objętych ewidencją złóż naturalnych? Czy pan to wie? Czyli pan uważa, drogi panie... Możliwość konfiskaty mienia bez odszkodowania. Ma, powiedzmy sobie, ma posiadłość, na przykład ma... No. A pod jakimi warunkami będzie dokonywała się ta konfiskata? Zaraz, to ja teraz powiem tak prosto. Pan wsiada na swojego ulubionego konia, pan tutaj nie przegada. Ma własność, ma tam jest tysięcy hektarów, czyli ma, powiedzmy sobie, 120 kilometrów kwadratowych ziemi. I nagle się okaże... Obajtek ma, albo ktoś tam, tak? Fundacja. Że na tej ziemi jego... Są niezwykle bogate. A mało jest takich chwileczkę, chwileczkę, ale chwileczkę. Pod jakimi warunkami wprowadza pan możliwość konfiskaty mienia? Czy chcesz, żeby ktoś z tobą rozmawiał? Pod jakimi warunkami wprowadza pan możliwość? Proszę pana, pan parafował projekt zakładający wtłaczanie sprężonych gazów spalinowych pochodzących, uwaga, nie ze spalarni śmieci przede wszystkim, tylko z elektrowni, z elektrociepłowni. Tylko wtłaczanie ludziom do głowy. Udało się panu bon mot następne sprzed laty wypuścić.
ze złowrogim dwutlenkiem węgla jednocześnie, panie pośle. Nie jest to naprawdę na poziomie. Pan parafował projekt pozwalający na odnowie... Na przykład podał wyjątkowo. Ile to milionów ton węgla? Nie, ja wiem, co chciałbym. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli byśmy tam listę i wysłaliśmy wielokrotnie do wszystkich biur poselskich oraz senatorskich w tym temacie. Dowiadujemy się z zaskoczeniem, że większość posłów indagowanych o to jednak mimo tych kilkakrotnych próśb nie zapoznała się z tym materiałem. Ekspert, a nie ja. Proszę. Tak, słucham. Dzień dobry. Czy możemy prosić? Tak, tak. Proszę bardzo, szanowni panowie posłowie. To są bardzo groźne zmiany. One cementują to, co już oczywiście obowiązuje w sprawie geologicznej, ale chcę wam wszystkim przypomnieć, jako opozycja przeciwnikami nowego prawa geologicznego i górniczego, które weszło 1 stycznia 2012 roku. Wszyscy byliście przeciwko tej ustawie, a w tej chwili po raz enty z rzędu przegłosowujecie zmiany, które weszły od 2013 roku. CTS, czyli podziemne składowanie dwutlenku węgla, zostało do tej ustawy wprowadzone w 2013 roku. Mamy to panie, ale jednocześnie danie możliwości struktur do zatłaczania przez firmy, które chcą zatłaczać, otwiera furtkę zgodnie z dyrektywą CTS dla wszystkich podmiotów zewnętrznych całej ten podmiot trzeci to taki, który nie jest w NATO, nie jest w CETA i tak dalej, do tego, żeby zatłaczał również Polskę. To, gdzie są te struktury, pokazuje mapa, która została wysłana do wielu Polaków, którzy otworzyli tą mapę i temu przyjmują. Nie jest dwutlenek węgla do wykorzystania jakiejkolwiek innej produkcji, bo to nie jest czysty dwutlenek węgla. Fakt, że Wojskowa Akademia Lotnicza, robiąc tylko i wyłącznie siebie w laboratorium, taką mini instalację, dopuściła ten wychwyciła ten dwutlenek węgla w 90% czystości. Jednak zanieczyszczeń z jakiejkolwiek elektrociepłowni, spalarni i elektrowni. Tam no mamy zapisy o spalinach z elektrowni, mamy, prawda? Nie, nie ma. Mamy. Nie ma tam zapisów. Tylko spalarnie śmieci? Natomiast nie, tam jest czysty dwutlenek węgla. Tylko mowa jest o spalinach? Nie, tam nie ma mowy o spalinach. Ja, nie ma możliwości technicznej wysekcjonowania wyłącznie CO2 z tych spalin. Ponieważ to przerywa, tak. Ja bym poprosił panią o jakąś informację, gdzie pani jest, w jakiej katedrze, bo no tutaj pan włączył telefon, na którym jest tylko czarne pole, ja nawet dobrze nie wiem, z kim głos rozmawiam. Dociera pani Teresa Adamska, ale, ekspert w tych sprawach, autor licznych opracowań. Ale to, co pani mówi, no, jest logiczne, natomiast ja nie wiem, na ile tutaj w takiej rozmowie można wyciągać wnioski, więc ja bym chciał po prostu, żeby pani ewentualnie przesłała jakieś stanowisko ze swoim kontaktem. Indywidualnie do pana. Ja tak. Dzisiaj 10 godzin robiłam 10 maili do waszego ugrupowania, do waszego klubu parlamentarnego i te 10 maili zawiera wszystkie załączniki. Ale na jaki adres pani wysyłała? Na adres klubu? Ja wysyłałam na imię.nazwisko małpatejm.pl. To niektórych posłów wysyłam również na ich biura poselskie. Dobrze, to ja to sprawdzę i ewentualnie się porozumiemy, jeżeli tutaj też się skonsultuję z profesorem, który mnie doradza. No i zobaczymy. Dobrze? To wszystkiego dobrego. A czy moglibyśmy... Wysłałam między innymi wywiad z profesorem panu. Wysłałam również naukowe. No ja wiem, ale pani jest dużo profesorów, więc... Mamy dowody, tak?
No dobrze, to bardzo proszę tutaj. Warto się podzielić. Pani, jeżeli pani przysłała nam na klub, to ja się zapoznam z tą ekspertą. Ale to dzisiaj rano, uczciwszy uszy przed posiedzeniem komisji, która obraduje w tej sprawie, żeby przygotować państwa stanowisko do jutrzejszego głosowania. Mamy też różne zajęcia. Ja tego ale w zakresie ochrony środowiska? Nie, jestem. Ma pan tam reprezentantów? Ja mam. Prowadziłem Komisję Energii i Środowiska. Dobra, wszystkiego dobrego. Panie pośle, czy możemy jeszcze zaproponować takie rozwiązanie? Gdyby pan udzielił. Sekundeczkę. Gdyby pan się nam zrewanżował za tę możliwość wypowiedzi publicznej wizytówką, którą możemy wykorzystać w celu kontaktu i podesłania już naprawdę esencji wszelkich esencji, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich jednak, bo mimo kilkakrotnych prób dotarcia do świadomości przed głosowaniem. Tylko mam prośbę, że jeżeli wyślecie maila, to żeby SMS-em na numer powiedzieć, z jakiego adresu został wysłany. SMS-em. Ja dostaję tych maili dzień. A rozumiem, żeby wzbudzić pewną atencję. Nie, żebym po prostu wiedział, że przyszło. I dziękuję dotyczy bardzo. To tego tematu. Dobrze. Dziękujemy za uwagę i możliwość wypowiedzenia. Do widzenia. Jak widzisz, tego jest tyle, że nie ma powodów, dla których mieliby się zapoznawać z materiałem przesyłanym przez lud ciemny, tak pracujący. Mogę powiedzieć, że w internecie,